Przepraszam, że chodzę, czy już jest w nowym numerze, już jest sprawozdanie z Elmotu? Oczywiście, tak? Tutaj, że mogłoby nie być. Tylko przeglądnę, jeżeli... Proszę śmiało. Thank you.
to pech. Uważam, że ten dzisiejszy przejazd treningowy też tam na pewno jakoś tak rozjaśnił trochę pogląd na trasę, na odcinki specjalne. Wiemy, że jest sucho, że jest czysto. No chyba, że ewidentnie spadnie deszcz, no to się wszystko zmieni. Znaczy, czy spodziewasz się, że możecie przegrać jakiś OS dzisiaj, na przykład z Kuligiem? Spodziewam się, bo przecież to jest wielki wyścig. Tutaj są różne dyspozycje w danej chwili. Wiadomo, że czas na odcinku specjalnych jest jak gdyby funkcją popełnionych błędów, bo wszyscy ludzie popełniają nawet w wielkim sporcie jakieś tam drobne błędy. I teraz kto? Oczywiście tych drobnych błędów popełni jak najmniej, to ten jest jak gdyby ten wygrywa. Masz go wczoraj wielka feta na waszą cześć. No tak, ja byłem zaskoczony, ja nie spodziewałem się, że jest taka naprawdę niesamowita sympatia, taka niesamowita popularność w ogóle tego sportu. No i tej motoryzacji też widać, bo przecież naprawdę to było, ja wiem, no dla mnie to były dziesiątki tysięcy ludzi, jeżeli nie 100 tysięcy, jeżeli nie ponad 100 tysięcy, to naprawdę przekładało się. Prasa podała 140. 140, dobra, niech się prasa pomyliła o 40%, to i tak jest 100, więc to jest dla mnie naprawdę strasznie pokrzepiające, że ten sport wywołuje takie emocje, tak się bardzo ludziom podoba i tak go bardzo potrzebują. Maćku, trzymamy za was. Nie dziękujemy. Wczoraj miał pecha Janusz Kulik. Jak panowie uważacie, jak wpłynie to, pytam ludzi związanych z Renault, na dzisiejszą jazdę, bo przecież on jest jednym z faworytów tego rajdu. Błażej Krup. Bo ja wiem, że wpłynie. Ja myślę, że to był dobry prysznic i Janusz ma swój plan, który będzie realizował. I ja myślę, że ta minuta w końcowej klasyfikacji na niczym nie zaważy. Janusz Kilianczyk. Ja uważam, że za mało może znam Kulika, tak jak Błażej, bo znają się całe lata, ale ja uważam, że to jest jakieś obciążenie jednak, że w podświadomości mu zostaje, że musi w rezultacie trochę tam przyspieszać, odrabiać. Jest to jakaś presja psychiczna, przynajmniej takie jest moje zdanie. Czy wygra jakiś OS Sołowczycem Kulik, jak sądzicie panowie? Mimo, że darzę olbrzymią sympatią Krzysztofa, twierdzę, że wygra nie jeden OS. Ja trzymam kciuki, żeby było tak jak w pytaniu, ale trudno w tym momencie przesądzić. Dziękuję bardzo. Krzysztof Owczyk przed startem, niewiele czasu. Po prologu jakie wrażenia? Tysiące ludzi wiwatowały na waszą cześć. No miło nam bardzo. Dla nas to pierwszy start w Polsce. Dobrze, że ten prolog się udał. No zaczynamy dzisiaj, zaczyna prawdziwy rajd. Będzie zabawa z pogodą, tak. Będzie zabawa. Ja myślę, że tutaj kwestia może być czasami szczęścia. Jeżeli ktoś trafi dobrymi oponami, może odjechać, albo odwrotnie. No także, że różnie bywa. Kibice dyskutują, czy Chłopczyc przegra jakiś OS. Czy zaplanowałeś tak jechać? Absolutnie nie mamy takich planów i ambicji, żeby wygrać wszystkie OS-y. Wygrywa się rajdy, a nie OS-y. Makinen na rajdzie Argentyny wygrał najmniej OS-ów, a wygrał rajd. Także myślę, że to nie jest sztuką wygrywać wszystkie OS-y. Oczywiście było bardzo przyjemnie, jakby się coś takiego udało, ale na pewno będziemy się starali jakieś takie tempo trzymać, dające szansę wygrania rajdu. No. A tak jak powiedziałem, to jest tylko sport i nigdy nie wiadomo, co się stanie. Objechaliście rano trasę. Jaka jest? Wilgotna, ale nie przeszkadza to. Pojedziemy na slickach. Trzymaj kciuki. Dziękuję. To ja. Dyrektor rajdu Marek Koziębło. Przeszkadzamy jeszcze, mamy chwilę do startu. Jak oceniasz wczorajszy prolog? Wydaje mi się, że było wszystko dobrze, za wyjątkiem tego, że kibice no nie za bardzo nas chcieli posłuchać w pewnym momencie i stali za blisko trasy. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej, jeśli chodzi o zdyscyplinowanie kibiców, bo to jest najważniejsze. To powoduje, że może impreza się nie udać. Liczę na
torze nam pomogą. Jak uważasz, czy ktoś wygra OS z Hołkiem? Sądzę, że nie. Marek Oziębu, dziękuję. Janusz Kulik z Jarkiem Baradem, z drobnym obciążeniem kilkudziesięciu sekund. Czy to stresuje? Nie, no ja myślę, że to nas przede wszystkim stresu pozbawiło. Jarek tutaj żartował, że gorzej by było, gdybyśmy mieli jakąś minimalną różnicę, to duże napięcie. W tej chwili pewnie te napięcie minęło, dlatego że 30 pozycja nie jest zbyt trudnym miejscem u siebie w Krakowie. No ale myślę, że będziemy w tej chwili starać się tak pojechać, żeby jak najszybciej powrócić, powiedzmy, tam do tych, nie wiem, których miejsc na tą chwilę, ale w razie jak najwyżej. No. Kibice was mocno dopingowali. Jarek, czy czuliście ten popchnięcie ryku tysięcy ludzi, bo chyba ze 100 tysięcy wiwatowało też na waszą część? Jak jechaliśmy, to tak. Ja myślę, że wszystkich krakowskich kierowców, zawodników dopingowali. To na pewno pomaga, no to widać. No. Tak jak Janusz mówi, jak marynary są w górze, to znaczy, że się dobrze jedzie, jak klęczą na drodze i jakieś takie gesty wykonują, to jest bardzo miłe. Właśnie się zastanawialiśmy, ile ludzi wczoraj było na Łoniach, bo chyba, nie wiem, od czasu, nie wiem, wyścigu pokoju i wizyty papieża nie było tyle ludzi tam naraz w jednym miejscu i to jest fantastyczne, że akurat pogoda dopisała i myślę, że to było duże święto dla Krakowa również. 140 tysięcy podobno było, więc chyba jakiś rekord. Panowie, patrzymy w niebo, na razie niebieskie, ale deszcz pewnie dzisiaj spadnie, takie są prognozy. Bardzo ci to przeszkadza? Ja myślę, że będziemy korzystać na razie z suchej drogi. Przede wszystkim z suchej drogi spróbujemy te nasze, nie ma co ukrywać, no nasze te 5 minut wykorzystać, zobaczymy ile się uda. Na deszczu to wszystko się może zdarzyć, nawet nie ma co prorokować w tej chwili. Na pewno dla nas deszcz jest dużym utrudnieniem i jakby zaprzepaszcza jakieś nasze potencjalne choćby szanse, ale na razie jest sucho, więc żyjmy chwilą. Jakie miejsce będzie ci satysfakcjonowało po tym dniu? Jak to planujecie? Szczerze drugie, ale to chyba mało realne. Dziękuję bardzo. Te żarty się dotrzymają. Mocne, ale... Specjalnej na trasę rajdu wyruszy pierwsza załoga. No i oczywiście będzie to ten samochód z numerem 1 Marino Zenere i samolot Parnokia. Później Alessandro Fiorio. Dla mężników sporo takich miejsc, gdzie można uszkodzić samochód. I są tak niewielkie różnice czasowe. Krzysztof Kołowczyk
wjeżdża już w tym momencie na rampę startową. I zatem prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego, dyrektor Rajno. No i oczywiście Krzysztof Kołomczyc, Maciej Wisławski. Kierowca fabryczny istniejący wtedy FSM.
Thank you.
się małte, tak? Thank you.
lat po Europie i po świecie. I słuchaj, Chołek naprawdę technicznie świetny kierowca, a jednak słuchaj, miejscowe Chołki jednak słuchaj, z nim wygrywały. I ale... ja to wiem najlepiej, słuchaj, że naprawdę. Ty się spodziewałeś, ale Krzysiek też spodziewał się, że tak będzie jechał? Zapytaj Krzyśka. Ja jestem Wiślak, aha, pytaj Chołka. No, ja nie wiem, ja uważam, że ja byłem przekonany, że to będzie naprawdę taka bardzo wyrównana walka. Ale był taki moment jakiejś nerwowości, że Krzysiek nie jest przyzwyczajony, żeby w Polsce przegrywać OS-y. Ale Wojtuchna, no ty mnie nie pytaj o to, bo to jest pytanie do Krzyśka, słuchaj. No, ale nie było nerwowości ja nie w samochodzie. Nie, absolutnie. Spójrz na mój uśmiech, na moją pomarszczoną gębę. Oczywiście śmiechem, prawda? Znaczy uśmiechem i pogodą ducha. Nie, żadnych nerwów, czysta jazda cały czas. Może jeszcze, jakby była potrzeba, to Chołek może przyspieszyć naprawdę. Poza tym, słuchaj Wojtek, mamy tak naprawdę najistotniejsze według mnie, dość miękkie zawieszenie, bezpieczne zawieszenie, bo słuchaj, nam zależy na tym, żeby tutaj nie dać się zaskoczyć. Słuchaj, jeżeli założymy deskę, pojedziemy szybciej, ale jeżeli spadnie deszcz niespodziewanie, a z tym można się liczyć, to słuchaj, może być bida wtedy, prawda? Więc my wolimy na zasadzie, jak to było? A, pokorne ciele dwie matki się. O, widzisz, tak to można powiedzieć. Że, słuchaj, lepiej wiesz, lepiej ciszej jedziesz, dalej budziesz. Nigdy się nie uczyłem rosyjskiego, ale baciach mi świetnie wyszło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sobie Darek z tą cegółką Antona Bauera, którą mają założoną, jak to waży. Thank you.
OS jest z rzędu chyba dzisiaj wygrałeś, a więc sytuacja była wymarzona. Jak teraz oceniasz to wszystko, kiedy już zaczęły się pewne problemy i znowu jest walka? Póki mi starczy sił, to będę walczył. No, psychicznie dobija mnie ten rajd niestety, bo co odbijemy się troszeczkę, co zdobędziemy trochę tych sekund, to kolejna awaria tutaj w tym przypadku akurat i pompy paliwowej, tak. Powoduje to, że spóźniamy się na punkty kontroli czasu i tracimy kolejne minuty, a więc kolejne sekundy czasu rajdowego. W tej chwili mamy około, na piątym miejscu jesteśmy, mamy około 70 kilku sekund do Roberta. No, Krzysiek już jest w ogóle poza zasięgiem, no, ale tak jak rozmawialiśmy, mam jakąś tam satysfakcję, parę OS-ów udało mi się wygrać, jak na razie dnia dzisiejszego podzieliliśmy się z Krzyśkiem pół na pół. Maciek powiedział, że spodziewał się tego, Maciek Wisławski, że jesteś wielkim zawodnikiem i to nie było zaskoczenie. Krzysiek może był bardziej zdziwiony. Czy ty się spodziewałeś, że zaczniesz wygrywać OS-y tutaj z Hołkiem? A każdego kiedyś przyjdzie pora, przykro mi to mówić, ale taka jest normalna kolej rzeczy. Jakby, nie no, żart oczywiście. Chcieliśmy tego bardzo, jakiejś takiej próby, ale ja mówię, Krzysiek w tej chwili nie musi jechać szybko, także to tutaj to nie jest do końca takie adekwatne. On po prostu trzyma swoje tempo i jedzie sobie do przodu. Jedźcie dalej, na razie. Zapaliśmy 3,5 minuty spóźnienia, więc nie może być dobrze. Prowadziliśmy nie wiem ile, 40 czy 50 sekund po paru odcinkach specjalnych. W tej chwili odrabiamy, odrobiliśmy już grubo ponad minutę, zostało nam około 1,5 minuty do odrobienia. Nie wiem czy będzie to realne czy nie, bo jadę szybko i w zasadzie nie wiem czy na cokolwiek więcej mnie stać. Leszek, czy to były problemy techniczne, z jakiego powodu to spóźnienie? Awaria turbosprężarki. Jeden odcinek specjalny to nas bardzo mocno położyło. Jechaliśmy bez turbosprężarki na awaryjnych światłach i tam dostaliśmy od innych kierowców po ponad minutę. W związku z tym, no tak już bywa. Nie było za mało czasu przed odcinkiem, bo dopiero zostawi mnie na podcinku. Czy w tej chwili już wszystko w aucie jest w porządku i czy potrafisz, jak ci się wydaje, zapanować nad nerwami, żeby za szybko tego nie nadrabiać, bo to łączy się z dużym ryzykiem? Wiesz, nadrabiając na paru odcinkach specjalnych ponad minutę nad tak szybkim zawodnikiem, a nad innymi prawie dochodzi to do 3 minut na jednej pętli, to nie może być mowy o wymknięciu się czegokolwiek spod kontroli. Co prawda obróciliśmy się raz teraz na Sieprawiu, ale no niestety asfalt płynął i to już była konieczność. Natomiast wszystko jest w pełni pod kontrolą. Jest, myślę, bardzo szybko, bo czasami udaje nam się krótsze odcinki kilkunastokilometrowe przegrywać z Hołowczycem po parę sekund, więc no, w górnych partiach chroniamy, ale pod kontrolą. Jedziesz nowym autem, nowo piątku. Jak się jedzie z tym samochodem? Fantastycznie, tak. Chyba zrobili go dla mnie. Thank you.
B. Proszę. Proszę przejść za barierę. Taki Maćku, czy wiesz, jaką macie przewagę? No, niestety muszę wszystkich rozczarować. Jeszcze tylko drobna uwaga do Maćka. Mieliśmy do niego prośbę, aby wyjął z samochodu tę kamerę, bowiem w tym samochodzie cały czas znajduje się kamera programu 4x4. Wszystko filmuje. W drugim momencie Gian Marino Zenere, jeden z kierowców, którzy są w czołówce tego rajdu, jak już Państwu mówiłem. Mamy tutaj drobne problemy na tyle techniczne, jeżeli chodzi o wyniki ubiegłoroczni aktualni. Jeszcze mistrzowie Europy wśród samochodów napędzanych na jedną oś, to jest oczywiście samochód Renault Maxi Mega. Trzy słowa, podjedźcie tutaj do nas, wjedźcie na rampę. To jest taki, to o czym mówił Maciek, proszę Państwa, ten dyskomfort ma właśnie pierwszy, a więc myślę, że tutaj poprosimy Tadzia, poprosimy Roberta, może najpierw Robert, kilka słów, jak się Wam dzisiaj jechało? Przypominam, Robert Gryczyński, Tadeusz Burkacki, Toyota Celica WRC, kolejna załoga, grupa N, kolejny Robert, Robert Herba, Robert, może Ty kilka słów o dzisiejszej trasie, jak się jechało, wszystkich o to pytamy. No tutaj twoi koledzy od razu zdradzę, bardzo narzekają, mówią, że bardzo ciężko dzisiaj było. Ja uważam, tak. No bardzo dobrze, bez żadnych przygód, nic się nie psuło, czasy satysfakcjonujące nas, także jest bardzo dobrze. Wyznaczonych przez organizatora, oczywiście pod rygorem wykluczenia z rajdu, jeżeli ktoś spróbuje dokonywać jakiegokolwiek serwisu poza strefami serwisu. Nie mogą tutaj na te etapy wjeżdżać w swoim czasie, mogą pojawić się wcześniej. Straty i nadrabianie, straty i nadrabianie, ale nie wyglądasz na totalnie zmęczonego. Nie, nie. Dzień, w którym można maksymalnie atakować, to chyba nic, nie ma nic bardziej podniecającego niż nadrabianie strat. Co prawda 3,5 minuty to zbyt dużo. Troszkę, no niestety, tym razem pechowa awaria turbiny, w 1OS bez turbo i bardzo długa zmiana turbiny spowodowała 3,5 minutową nasze spóźnienie. Straty czasowo. Odrobiliśmy dość dużo w bardzo krótkim czasie. Później spadł deszcz, no i zaczęło się szaleństwo. Niestety troszeczkę przesadzone w niektórych miejscach. Ale mimo to myślę, że nasze czasy zadowalają, a jazda się podobała. Co się zdarzyło, że lekko wgięty, powiedzmy, zderzak z tyłu samochodu? Przerzedziliśmy pewien sad owocowy, ale szczęśliwie udało mi się obrócić samochód i zrobić to tyłem, a nie przodem. Spadliśmy 200 metrów, jechaliśmy po łące, później nas wypychano i o dziwo przegraliśmy tylko ten odcinek 7 sekund. Czyli nadrabialiście albo szliście bardzo mocno. Leszek, ile macie do nadrobienia na jutro? Myślę, że około 1,5 minuty, jest to chyba troszkę za dużo. Chyba, że Bóg pozwoli i spadnie totalna ulewa, to będę atakował dalej. Czy uważasz, że warto stawiać wszystko na jedną kartę, żeby ten rajd wygrać za wszelką cenę w ręce, czy ewentualnie zadowoli cię, powiedzmy, druga lokata? Oczywiście, będę ważył. Jeżeli Piotrek Świełoda ma, jak zwykle, nadspodziewanie mocny samochód i jedzie bardzo szybko po tych długich prostych, w związku z tym, jeżeli zobaczę, będzie to niemożliwe, rachunek matematyczny nie pozwoli tego naszych zwycięstw
przedłożyć na zniwelowanie straty. Wobec tego odpuściłem, ale jestem wojownikiem, w związku z tym będę walczył. Trzymamy kciuki. Dziękuję. Jedzie. Pojawia się. Kamucharz po raz drugi o 11.51 i Brody Budzów jako 14.49. Jaka taktyka na dziś? No, taktykę wymyślił ten, który układał przepisy do Mistrzostw Polski. Trzeba skończyć wszystkie rajdy. Dla nas to jest najważniejsze. Nie mamy zamiaru się ścigać, chociaż to oby nie poniosły rozterczy. Więc teamem 100 mil Olsztyn Mobil One jeżdżą tak zwanym fabryczne to inna klasa na trasę wyruszy Aleksy. Wiadomo, że te teamy fabryczne to wręcz inna klasa, no i żaden tak zwany prywatny zespół, jak o nich się mówi, ma niewielkie szanse. I Dylan Popow, Escort WRC. No ale tego rodzaju metali albo też podychać takie płyny metalarowe, no jest bardzo, bardzo wygankami. Na pewno to się może zdarzyć, chociażem gdzie zawodnicy będą lądowali, no i to nie zawsze tak się udaje wylądować na cztery lapy na wszystkich cztery koła. W grupie N, 12 w klasyfikacji. No i teraz Wojtek Zaworowski wyrusza na trasę ostatniego etapu. Thank you.
lampeczkę i gaśnicę. Albo żadnego, albo gładki.
Maciej Wisławski. Stomil Olsztyn Mobil Rally Team. Jeszcze tylko trzeba kartę drogową oddać. Specjalnie podjęli. Na kółek. Kółek tutaj z całą pewnością na rampie nie będzie. Mamy zwycięzców, mamy Krzysztofa, mamy Maćka. Gratulacje od kierownictwa rajdu, a więc Janusz Szerla, Marek Oziębło. Dawni rywale z rajdowych tras, proszę Państwa. Kiedyś ścigali się przed laty razem, jeszcze pamiętają się z rajdowych tras. Zwyciężyli już 2 lata temu podczas tego rajdu. Wtedy po 20-letniej przerwie oni właśnie przełamali hegemonię. Hegemonię kierowców zagranicznych i po 20 latach przerwy zwyciężyli w rajdzie Polski 2 lata temu we Wrocławiu. No i ten wynik powtórzyli tutaj w Krakowie, gdzie po 24-letniej przerwie powrócił rajd Polski. Chciałem Państwa... Myślę, że to ogromnie, proszę Państwa, miłe. Przypominam sobie ostatnie lata rajdu Polski. No i marzyliśmy wszyscy, żeby takiej załogi, która mogła zwyciężyć w rajdzie Polski. Tę pasę kierowców zagranicznych, QS-ów. No ale powydowali sobie to wszystko w tym roku. Drugie miejsce, proszę Państwa, na mecie. Robert Gryczyński, Tadeusz Burkacki, Toyota Corolla WRC i zespół Toyota Motor Poland. Ale również wielkie brawa dla tej załogi. No i Robert Gryczyński, Tadeusz Burkacki. No a teraz, proszę Państwa, są na mecie. Trzecia załoga w rajdzie. Numer 18, Subaru Impreza WRC i rosyjska załoga. Mistrz Europy, został mistrzem Europy. No i prawdopodobnie przyglądali, jakim autem jeżdżą Krzysztof. Jeżdżą takim samym samochodem w tym roku. To jest oczywiście ten najnowszy Subaru Impreza WRC. Siergiej Bałdyko, Anton Dinowiew, reprezentanci Rosji. Koenig Ademeister, Paweł Lukander. Są na tej drodze przystanek autobusowy. Zaraz się zapytamy, czy tych przystanków było więcej. Have you got any more bus stops on your way? Not today. Yesterday we were very much driving in Tarmacholsk. Do you compete this? Yes, and Rally Alpena, but I don't know if I go to any else. Thank you very much. Proszę Państwa, startowali w Elkorte, Ingles startowali w Albenie i tutaj u nas są na czwartym miejscu, a na mecie piąta załoga. Kiedy płyną po prostu wszystkie protokoły sędziowskie z odcinków specjalnych. No i na mecie trzecia polska załoga, Cezary Fuchs, Robert. Sporo było wcześniej różnych niepowodzeń, no a teraz wreszcie są na mecie. No. It's on, it's not on, yes. Stay on, and then like this, but
Okay, today last few steps we drive white fast, drive, but there were a lot of commentaries about your old. Robert Gryczyński chyba zadowolony, bo jednak ważne punkty i coraz bliżej mistrzostwa Polski, pewnie wymarzonego mistrzostwa. No bardzo zadowolony, chociaż trochę obolały. Wiadomo, mieliśmy taki przypadek przed rajdem, w którym uszkodzony został samochód rajdowy. No i to w sumie zaważyło na naszych kłopotach w czasie rajdu. Cały czas coś tam naprawialiśmy, to auto nie było w sumie sprawne w 100%. I praktycznie to serwis dojechał ten rajd i im się należą główne słowa uznania, gdyż oni napracowali się mnóstwo, podejrzewam, że więcej niż my. Czy był taki moment jakiegoś zawahania, że przestałeś wierzyć, że jesteście w stanie tutaj przeskoczyć Janusza Kuligę i zdobyć ważne punkty, bo ta walka z Kuligiem zapowiadała się na dzisiejszy dzień pasjonująco, prawda? Zaraz będą myśmy w pierwszy dzień mieli dosyć dużo kłopotów i byliśmy na tym przede wszystkim skupieni. To znaczy dochodziły do mnie oczywiście czasy Janusza Kuliga i były fantastyczne. I w jaki sposób już awansem obawiałem się, co to za chwilę będzie. Ale przede wszystkim byliśmy skupieni na naszych własnych problemach. To było dla nas najważniejsze, żeśmy mogli wreszcie podróżować takim samochodem, który daje możliwość ścigania się prawdziwego. A potem poszło bardzo szybko, ponieważ Janusz natychmiast zaczął tracić. Silnik tam nie wytrzymał, nie wiem, co to było dokładnie. No i sytuacja była rozwiązana. Dzisiaj co prawda po głowie mi chodziło troszeczkę poatakować jeszcze, ale zły do kuropą. Na drugim moje się guma i to sytuacja rozwiązała się sama. Gratulujemy, Robert. Jest tak różnorodna nawierzchnia, jest tak ciągła zmiana, że no nie można jak gdyby 100% pakować się w zakręty. Mówili, że masz teraz wakacje. Co z mistrzostwami świata? Będziesz oglądał? Nie, startujemy w Nowej Zelandii. Ale ja mówię o piłkarskich mistrzostwach, które właśnie trwają. Dla mnie mistrzostwa świata to tylko rajd, dlatego... Nie, no oczywiście, oczywiście z wielką faworyta. Tak, Krzysztof Hołowczyk jest na pewno zadowolony, bo rajd wcale nie był taki łatwy, nie był to spacerek, trzeba sobie powiedzieć. No, rajdy nie są spacerkiem, to jest taka dyscyplina, w której, przepraszam, muszę pójść do moich chłopców. Zobacz, kto przyjechał. Wojtek Zaborowski, proszę Państwa, myślę, że wszyscy rozumiemy Krzysztofa Hołowczyka. Młody kierowca ze Szczytna, który zbiera już dzisiaj bardzo pochlebne opinie. 11 miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu. I proszę Państwa, trzecie wśród kierowców grupy N, w grupie N. Piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Zanim o waszym sukcesie, o Wojtku Zaborowskim jeszcze słów kilka, bo świetnie się rozwija ten młody chłopak. No ja myślę, że to widać po czasach, to jest coś fantastycznego. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jego postępu. Andrzej Kalitowi z racji tego, że ja startowałem, poprowadził naszą drużynę. No i myślę, że to, że on jest w takim stanie na mecie i przy takich prędkościach, jakie rozwijał, bo naprawdę samochód nie jest szybki, on musiał nadrabiać tam na tych szybkich partiach, gdzie po prostu nie zdejmował nogi z gazu, gdzie późno bardzo hamował. To jest fantastyczne to, co robi Wojtek. Wiele osób mówiło, że ten rajd nie był rewelacyjnie zorganizowany. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Ja wiem, no z mojego punktu widzenia może rzeczywiście jedynym problemem, jaki był, to kwestia czasu, że nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. My jadąc z przodu oczekiwaliśmy na jakiekolwiek wiadomości, no i zwyczajnie nic nie mieliśmy. Ale jeżeli chodzi o zabezpieczenie trasy, jeżeli chodzi o działanie PK-ców, startów czy med, no to raczej było wszystko normalnie, także nie widziałem tutaj jakichś szczególnych bałaganów. No poza tym może, że rzeczywiście na pętli Bielskiej zrobił się to rajd radarowy i to nie o to chodzi w rajdach. Jak policja krakowska naprawdę fantastycznie się zachowała, bo wszędzie było wszystko zabezpieczone i te radary może były, ale nie było ich widać tak, żeby 5 na 10 kilometrach stało jeden za drugim. To jest to, nie o to chodzi. Ja myślę, że tu się trochę pomylili policjanci z Bielska i może dobrze, że to będzie teraz krakowski. Leszek Kuzej, Jakub Roczkowski. Jeszcze Leszek Kuzej, który miał sporo kłopotów. O nim słów kilka, Krzysztof. Jak widzisz jego karierę, która się teraz tak wachnęła trochę przy jego startach mistrzostwa świata. No ja myślę, że cudownie, że Leszek znalazł się na mecie. No. To jest szósty start i wreszcie na mecie. No.
Rzeczywiście trudno było, bo samochód nie jest w najlepszej formie, ale niektóre czasy miał fantastyczne. To jest naprawdę niewiarygodne, jak szybko jechał. To jest bardzo dobry, szybki samochód, ale Leszek jak gdyby poprowadził go w dobrym stylu. I o Januszu Koligu jeszcze są kilka. Których planują kolejne starty. No Janusz pokazał, co tu można mówić o Januszu. No jechał świetnie, no jechał świetnie, bardzo szybko. No, tylko szkoda, że się popsuło. Ja myślę, że wykorzystał tą suchą nawierzchnię, te odcinki specjalne w 100%, naprawdę, rewelacja. Ja myślę, że na ten deszczu Gryczyński by sobie dzisiaj nie poradził, jak uważasz? No trudno dywagować, bo to trzeba by zobaczyć czasy. No. Numer 11, Robert Herman, Andrzej Górski, kolejne Mitsubishi. Te odcinki dzisiejszego dnia preferowały samochody z napędem na 4 koła i Januszowi byłoby bardzo ciężko, ale wiem, że jest bardzo szybki, bardzo ambitny, także kto wie, co by było. Czwarta pozycja. Czy drugie zwycięstwo w rajdzie Polski jest dla ciebie w jakiś sposób ważne, bo przecież teraz startujesz gdzie indziej? Czy chciałeś się po prostu pokazać tysiącom polskich kibiców, bo były to naprawdę setki tysięcy? To jest o tyle ważne, że jest to jakiś kawałek historii, gdzieś już to będzie namalowane. Ale przede wszystkim oczywiście przyjechaliśmy dla polskich kibiców, bo już na rajdzie Kormorana, kiedy mieliśmy startować, się nie udało. Wszyscy nas pytali, czy na pewno będziemy na Polski. No zdecydowaliśmy się, że pojedziemy, że bo dla nas to jest bardzo ważne. A więc ta sympatia, bardzo ważna jest sympatia kibiców, to, że są z nami, że wszędzie są transparenty, Hołek, Wiślak, to jest coś fantastycznego, to jest bardzo miłe. Serdeczne gratulacje jeszcze raz. Dzięki. Uprzejmie. Może zdjęcie z panem? Gratuluję. Pojechaliśmy bardzo szybko. Koszulka czyjaś leży? Jak? 15 miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu. Klub krakowski, a więc załoga z Krakowa. Renault Clio Williams generalnej są tym samochodem. Bardzo, bardzo dobry wynik tej załogi. Jeszcze jedno Cinquecento z numerem 77.